Dzień dobry, Bartosz Dolinkiej z tej strony, z easyhome.pl. Dzisiaj chciałem pokazać Tobie, że można samemu zrobić podłogówkę, czyli ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie płaszczyznowe. Powiem Tobie, że to nie jest jakieś trudne, natomiast trzeba troszkę mieć wiadomości, konkretnych wiadomości, które większość z nich ja zasłyszałem od kogoś, ktoś mi tam pomagał, natomiast też do niektórych musiałem niestety dojść sam. Chciałbym też również Tobie powiedzieć, że jesteśmy na domu. Tutaj inwestor chciał zrobić podłogówkę, już dawno miała być gotowa, z tym, że być może pamiętasz wcześniejszy mój filmik, kiedy pokazywałem Tobie, jak hydraulicy, którzy się zajmują latami, tym, jak zrobili instalację wodną. Podziękował inwestor tym ludziom. Musiał przerabiać raz jeszcze całą instalację wodną. Tamci mieli robić ogrzewanie podłogowe, natomiast jest zupełnie... Kto inny akurat nie wybrał mnie do tego? Dla mnie to był pierwszy raz. No i mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie w porządku. Jeszcze nie robiłem prób szczelności, jeszcze nie dokończyłem tej podłogówki, natomiast pokażę Tobie, jak to zrobiłem, jak robię bardziej, może teoretycznie, natomiast będzie dość dużo praktycznej wiedzy w tym teoretyzowaniu moim. Więc zapraszam. Co to jest podłogówka? Jest to ogrzewanie podłogowe w zasadzie. Jest to rura, tak? Specjalna rura, poprzyczepiana takimi szywkami do podłoża i ona się nagrzewa. I w zasadzie to wszystko, co możesz wyczytać gdzieś tam w internecie. Do podłogówki również pewnie wiesz, że jest potrzebny rozdzielacz. Zaraz przejdziemy do rozdzielacza. Jak się podłogówkę układa? Są różne sposoby. Są to takie zygzaki, mogą być zygzaki, bądź mogą być ślimaki. Teraz kwestia dobrego ułożenia. Masz jakieś tam pomieszczenie, żeby dobrze ułożyć podłogówkę. Tutaj dalej. Lepiej nie kombinować samemu, tylko mieć konkretny plan. I teraz pytanie. Skąd taki plan wziąć? I w ogóle po co Ci plan, tak? Przecież możesz ułożyć. Jest to dokładne rozplanowanie sieci tej całej instalacji rurkowej, której jest naprawdę nieraz bardzo, bardzo dużo. Czyli tutaj powiedzmy, że układasz kilometr takiej tej rury, więc kilometr musi się zmieścić w domku na pierwszej czy tam drugiej kondygnacji, ale musisz wiedzieć, jak to zrobić, żeby tego wszystkiego nie poplątać. Więc jeżeli nie masz czegoś takiego, tak, tutaj jest ten plan, musisz poprosić o zrobienie. I teraz kogo? Wiesz co, od razu podpowiem Ci, fajnie jest, abyś się na przykład udał do jakiejś hurtowni zajmującej się instalacjami i poprosił ich, czy ewentualnie by Tobie zrobili, bo hurtownie mają ludzi od tego, którzy zajmują się projektowaniem na przykład ogrzewania podłogowego. Wtedy projektują Ci według Twoich wskazań, czyli pytają się, jakie będzie docieplenie podłoża, czyli jaki styropian, ile tego styropianu na chudziaku, jakie jest docieplenie ścian, jakie są metraże danych pomieszczeń, gdzie są meble, gdzie nie, ponieważ meble się na przykład omija w kuchni, żeby pod meblami nie kłaść. Więc to wszystko Tobie projektant robi. Oczywiście do jakiego pieca, czy to będzie, nie wiem, jakiś kopciuk, czy to będzie, tutaj jest akurat ten gazowy piec, czy to będzie pompa ciepła, bo to też ma wszystko znaczenie. Więc te wszystkie informacje im podajesz i oni na tej podstawie robią plan tak, jak to powinno wyglądać. I w zasadzie, trzymając się tego planu, nic tutaj nie powinno się zepsuć. Okej, jesteśmy przy rozdzielaczu, więc jedna pętla to jest jeden obieg. Powiedzmy, tutaj idzie rurka
od rozdzielacza wychodzi stąd, idzie. Gdzieś tam, zawija, czyli robisz te wszystkie ślimaki. I drugi koniec idzie tutaj i do jednej sekcji rozdzielacza, czyli to jest pierwsza sekcja, To jest rozdzielacz i to jest jedna pętla. Nie zaleca się łączenia tych rur gdzieś tam, jeżeli by tobie zabrakło tej rury, nie zaleca się łączenia, dlatego one są w jednym kawałku, czyli zaczynasz tutaj i kończysz tutaj i to wszystko. Teraz musisz pilnować, aby te pętle nie były za długie. Na projekcie masz, no tak projektują, żeby one miały powiedzmy te 60-80 do 100 metrów. Maksymalna, jak tam mówili mi, maksymalne długości pętli, no to są jakieś 120 metrów. Z tym, że im dłuższa, tym gorzej grzeje. Natomiast można by było porobić mnóstwo krótkich pętli, natomiast no, kwestia miejsca. Tutaj zobacz, jest jeden taki większy rozdzielacz. On ma 7 sekcji. 7 sekcji wychodzących w tą stronę. Tu masz przejście, przynajmniej ja miałem przejście do zrobienia. Te rurki są no, podzielone. Po prostu no, fajnie, żeby tutaj nic nie kłuć i żeby spokojnie sobie te rurki przeszły przez to. Tak więc to musisz też zaplanować. Z tym, że jeżeli masz dobrze zrobiony projekt, tam wszystko jest pokazane. Jaką wartość, czyli co ile te rurki musisz położyć. Natomiast tutaj jak kolega mi podpowiadał, mówi: Bartek, będziesz robił styropian, to jest mata styropianowa, to rób go dokładnie i to ci później zaprocentuje. Rzeczywiście miał rację. Zobaczcie, tutaj jest jedna mata, tutaj jest na przykład druga mata. One są mniej więcej, chodzi o zachowanie mniej więcej tych wszystkich linii. Bo później jak się rozkłada ogrzewanie podłogowe, trzeba zachować, na przykład tutaj, zachowujemy te linie, tak? Czyli idziemy po tych liniach. Tutaj jest na przykład co 20 cm, to jest pomieszczenie garażu, bodajże, tak. I idziemy po tych liniach. Więc jeżeli tutaj byś pochrzanił te linie, maty, tutaj jest łączenie na przykład, jeżeli by były jakieś, nie wiem, dziwne, no mogą to trochę tobie tutaj utrudnić zadanie. Jeżeli zaś zrobiłeś wszystko w porządku, te linie są zachowane, wszystko będzie naprawdę łatwo szło. Co jeszcze a propos rozdzielacza? To jest rozdzielacz TC. Rurki są również TC, tak sobie zażyczył inwestor. Ja pętlę pisałem, jaka jest długość każdej pętli oraz tutaj od jakiego metra się zaczyna rura i na jakim kończy. I zaraz sobie pokażę to, o co z tym wszystkim chodzi. Jesteśmy przy rurze, tak to wygląda. Ta rura, to akurat nie jest srebrna, właśnie srebrno-szara firmy TC. I tutaj, zobacz, każda rura, nieważne w jakim systemie, jest opisana. Tutaj są no, różne oznaczenia tej rury, natomiast ważnym jest to, są to metry, ale metry do końca, czyli 88 metrów w tej chwili jest w tej szpuli. Rurę kupujesz w odcinkach. One są na takich zwojach. Ja wziąłem 600 metrów w jednym zwoju, 600 metrów w drugim zwoju. Dlaczego tak duże? Ponieważ zostają wtedy odpady tak zwane. Przynajmniej no, niestety nie możesz wszystkiego przewidzieć co do metra. Tutaj każdy metr kosztuje ładnych kilka złotych, więc jeżeli odpadu zostaje tobie tam 100-150 metrów, to są już spore pieniądze, to jest kilkaset złotych. Natomiast im dłuższą bierzesz szpulę, tym więcej możesz zrobić z niej i więcej sobie rozplanować z takiej szpuli. Zobacz, ja
to tutaj mam 80 metrów, to mi pójdzie na jedno pomieszczenie i zostanie około 20 metrów. Tam mam 230 metrów, to mi akurat nie wystarczy na dwa pomieszczenia, w zasadzie no trzy pętle dokładnie z tego zrobię i może odpad będzie jakieś tam 5-4 metry. Tutaj bardzo ważne też, żeby ta rura, lepiej żeby ci zostało niż żeby zabrakło, bo jeżeli zabraknie tobie rury, no to tutaj już nie połączysz je. Jeżeli tutaj by zabrakło, no to byś miał wielki problem. Na przykład pół metra zabrakło do rozdzielacza, który jest po drugiej stronie ściany. No to już masz naprawdę wielki problem. Powiedziałem już trochę tobie o tym, jak się kładzie, przynajmniej jak ja kładę podłogówkę. Zobaczysz to później, tak? Jak to będę robił. Natomiast teraz bym chciał powiedzieć tobie trochę a propos narzędzi, które są tobie potrzebne i które, no, bez których się nie możesz obyć. Albo obycie się by było bardzo, bardzo utrudnione, więc zapraszam do dalszej części filmu. Przede wszystkim, zobacz, tutaj jest rozwijak. Jest to rozwijak na kółkach. To cudo jeździ. I powiem tobie, że super, super się sprawdza. Jeżeli cała szpula 600 jest gdzieś mniej więcej takiej wysokości dotąd, waży no z 50 kg, to tak na mój gust to na pewno, więc szpulę zakładasz na taki rozwijak w dwie osoby. Samemu, no szkoda kręgosłupa. Masz ten rozwijak, teraz jeżeli szpula jest założona na rozwijak, oryginalna szpula jest spięta paskami. Nie rozcinasz pasków, dopóki nie będzie dobrze się trzymała na rozwijaku, ponieważ jeżeli rozetniesz te paski bez włożenia w rozwijak, po prostu wszystko ci się pomiesza, ta szpula ci się rozpręży, no i będziesz miał wielki problem. Bez sensu. Więc rozcinasz paski dopiero jak szpula leży na rozwijaku. Pierwsze co bierzesz, szukasz, są dwa końce. Szukasz ten koniec, który sygnalizuje 600 metrów bądź 300 metrów. Zależy jaką wielkości szpulę masz. Nie bierz tego, co tam ma 1 metr, ponieważ on gdzieś jest wewnątrz, po prostu żebyś tego wszystkiego nie pomieszał. Zaczynasz jak gdyby od końca. Wtedy łatwo ci liczyć ilości rury pozostałe na szpuli i łatwo sobie wyliczyć według tego projektu na przykład, gdzie jaka pętla ma być, czyli o jakiej w zasadzie długości ta pętla ma być. Oprócz rozwijaka, różne są rozwijaki, ten jest akurat nie stojący są leżące, no są gorsze troszkę. Ten jeździ, możesz go przesuwać gdzie sobie chcesz, tak żeby ci nie przeszkadzał. Ważne jest, że jeżeli rozkładasz rurę, to wyciągasz tyle, ile tobie będzie potrzebne na dany kawałek, czyli na daną jedną pętelkę ślimaka. Nie wyciągaj wszystkiego, bo ci się wszystko pomiesza. Jeżeli sam oczywiście to rozkładasz. Drugim bardzo ważnym narzędziem jest taker. To jest akurat nie taki taker. Jak to działa? Stąpasz na rurze, jak ją rozwijasz. Ja tutaj mam dość miękkie obuwie sportowe i przyczepiasz mniej więcej co 20, 30, 15 nieraz centymetrów. No, te całe szpilki do takera. No, ja akurat nie mam takie szpilki, to w taker ładujesz tak o, od góry. Całym takim zestawem. Tutaj wchodzą trzy zestawy. Nie rozwalaj tego, bo będziesz miał problem. Ważne jest, że jak taker firmy X, to te zszywki również tej samej firmy, żeby to się wszystko nie mieszało. Taker ma taki obciążnik. Te zszywki są pod obciążeniem, żeby no, wszystkie ładnie wychodziły. Kolejną bardzo ważną rzeczą, bez której sobie no, bardzo by ciężko było poradzić, to jest obcinaczka, obcinak do rur. Jeżeli robisz to niezawodowo, jak na przykład ja tutaj po raz pierwszy i nie wiem, czy no być może mi się to spodoba i zacznę to robić, to jest, nie wiem, koszt jakichś 50 zł, coś takiego. To jest zakończenie rury, czyli na pierścień nakładasz na rurę, to już bezpośrednio robisz przy rozdzielaczu. Ten metalowy pierścień na rurę, ten zacisk nakładasz na końcówkę rury, a do środka wstawiasz coś takiego. Tak to mniej więcej wygląda. Jak skręcasz później pierścieniem przy rozdzielaczu, tym metalowym, on
uszczelnia ten pierścień plastikowy. Co system to ma? Różne po prostu te rozwiązania, ale efekt jest taki sam, po prostu to jest przytwierdzenie rury, szczelne przytwierdzenie rury do rozdzielacza. I w zasadzie to wszystko jest tobie potrzebne, jeżeli chodzi o rozłożenie rury, dokręcenie tej rury. Oczywiście klucz też, tam chyba 22 akurat przy tej śrubie występuje, żeby to dobrze dokręcić do rozdzielacza. Teraz coś powiem a propos rozdzielaczy, ponieważ to wszystko się łączy ze sobą. Ja tutaj zastosowałem skrzynki natynkowe, czyli nic nie kułem, nic nie robiłem, po prostu wstawiłem skrzynkę, ale to też nie tak po prostu wstawiłem skrzynkę, tylko ją dobrze wymierzyłem. Przede wszystkim, co jest tobie tutaj niezbędne, to wiedzieć, na jakim poziomie będzie twoja podłoga już na gotowo. Co to znaczy? Zobacz, teraz mamy tutaj styropian, mamy rurki. To będzie zalewane warstwą betonu około 6-7 cm. Na tą warstwę betonu jakieś trzeba przeznaczyć kolejne centymetr do 1,5 cm na jakieś kafelki, na jakąś inną podłogę, czy to będą deski, czy to będą na przykład panele. Więc ja sobie wymierzyłem laserem, oczywiście to jest tylko pokazanie, jak to jest z tym laserem, tak, jest wszędzie. Natomiast wcześniej wymierzyłem już sobie, jaki będzie poziom posadzki i od gotowego rozdzielacza, czyli postawiłem sobie skrzynkę, ta linia lasera ma zakrywać ten spód szafki, tak, czy leciutko zakrywać, wtedy wiesz, że dotąd dojdzie na przykład płytka, czy jakieś kafelki, czy jakaś deska. Nie będziesz miał tutaj po prostu dziury, bo jeżeli będzie, widziałem u kolegi, który zamontował tak skrzynki, że no ma 3 cm luzu pomiędzy podłogą, tak jak tutaj, tak już na gotowo. Tutaj ma podłogę i teraz się zastanawia, co on ma z tym zrobić, czy doklejać jakąś kafelkę, czy nie. Tak więc to musisz sobie wszystko wypoziomować. Jak miałem już jedną szafkę wypoziomowaną, automatycznie rzucałem laser na górę, poziomowałem, tak samo jest w tej samej płaszczyźnie położona druga szafka. Mało tego, to jest raz. Należało wypoziomować też później dobrze cały rozdzielacz, czyli belkę górną, belkę dolną. W zasadzie to jak się jedną wypoziomowało, to już druga została złapana klamrami i ona trzymała ten poziom. To jest bardzo ważne, ale też trzeba wiedzieć, co się chce mieć w tych rozdzielaczach i jak, z której strony będzie dopuszczenie wody. Tutaj zobacz, tu z tej strony ta skrzynka, no tutaj będę musiał wyciąć dziurki, otwory na calową rurę doprowadzającą wodę i odprowadzającą wodę. Zobacz, trzeba przewidzieć, co będziesz miał przy tym rozdzielaczu, żeby to wszystko było ładnie zakryte w jednej szafce. Tutaj nie będę miał żadnej grupy pompowej, będzie ona osobna, natomiast tutaj zrobiłem miejsce na listwę sterującą do sterownika. Każda pętla będzie miała swój własny sterownik i ona będzie sterować temperaturą w danej pętli, w danych pętlach, które no, oczywiście nam podwyższą bądź obniżą temperaturę w danym pomieszczeniu. Natomiast żeby to działało, muszą być przewody. Przewody tutaj puściłem już, zobacz, to jest wcześniej zaplanowane, rozplanowane od regulatorów. Tak więc do tego listwa musi być podłączona do napięcia, czyli tutaj musiałem też puścić, stamtąd puściłem kabel elektryczny. Tak więc tutaj musisz wszystko dokładnie przewidzieć, co będziesz chciał tutaj mieć, ponieważ jest to dość ważne przed samym budowaniem tego rozdzielacza, przed samym wyborem danej skrzynki. Samo rozkładanie rurek to jest naprawdę poezja w porównaniu z rozkładaniem styropianu. Samemu to robię. Biorę takę, równam rurkę. Przyczepię. Ważne jest, żeby nie zagiąć rury. Nie za mocno zaginać rurę. Te łuki muszą być dość takie z głową robione, bo jeżeli przegniesz rurę, tam nie będzie przepływu wody. No i w zasadzie cała pętla będzie nieczynna, będzie zimna.
zmierzasz sobie na kratkach 10, 20, 30, co 15, powiedzmy, tutaj polecę z zygzakiem. I tak to... I cała filozofia. Pięknie.